W sprawie artykułu 13 ustęp 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym otwieram 38. sesję Rady Powiatu Częstochowskiego. Witam serdecznie wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejsze obrady, tych, którzy są z nami osobiście, jak i tych, którzy są za pośrednictwem mediów, głównie internetu. Proszę Państwa, dzisiejsza sesja odbywa się w trybie zdalnym, ponieważ mamy informację, jeśli chodzi o zagrożenie epidemiczne i ilość schorzeń, głównie COVID-19, wzrasta. Stąd moja decyzja o zwołaniu sesji w trybie zdalnym. Chciałem poprosić Państwa o potwierdzenie obecności przez przyciśnięcie ikonki kworum. Ja postaram się poczekać na wszystkich, gdyby się przedłużała ta procedura głosowania lub potwierdzenia obecności, to uznam, że osoba nie ma możliwości zagłosowania albo jest nieobecna i stąd przejdziemy do następnego punktu. Poczekajmy chwilę na pana starostę Kasiurę, Morzyka, Adama. Rozumiem. Mam informację od pana starosty, że pana Adama Morzyka nie będzie z powodu urlopu, więc jego nie będziemy jakby tutaj wywoływać. Henio Kasiura jeszcze na zwolnieniu lekarskim, druga informacja, czyli czekamy na Monikę, koleżankę Monikę Kosielak. Dobrze. Jest, dobrze, jest obecna. Dobrze. W takim razie stwierdzam, że obradujemy w wystarczającej ilości osób. Na 25 osób, 23 osoby potwierdziły swoją obecność. Stwierdzam, że nasze obrady są prawomocne. W materiałach sesyjnych przekazanych w ustawowym terminie Państwo radni otrzymaliście porządek obrad. Chciałem zapytać, czy są jakieś uwagi, propozycje do tegoż porządku? I tu zwracam się do Państwa radnych. Poczekajmy chwilę, bo jednak jest opóźnienie internetowe. Dziękuję bardzo. Nie ma propozycji, nie ma informacji o wprowadzeniu poprawek. W takim razie stwierdzam, że porządek obrad przedstawiony w materiałach sesyjnych jest właściwy i uprzejmie proszę o przegłosowanie tego porządku obrad. Proszę bardzo. Mamy panią radną Kosielak. Poczekajmy chwilkę. Dobrze. Dziękuję bardzo. Mam informację, że pani Kosielak Monika głosuje za. Jakiś problem z internetem. Mam nadzieję, że zostanie on usunięty i stwierdzam, że 23 osoby zagłosowały za przebiegiem obrad, za porządkiem, który żeśmy otrzymali. I proszę Państwa, protokół w punkcie 4 mamy przyjąć protokół z obrad poprzedniej sesji. Był on wyłożony w biurze Rady. Mieliście Państwo okazję ustosunkować się do niego w formie jakichś poprawek. Jest jeszcze czas i w tym momencie na to. Oczekuję głosów ewentualnie w tej sprawie. Nie widzę chętnych do
wprowadzenia poprawek. W związku z powyższym proszę o przegłosowanie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Dobrze. Zasnąłem na chwilę, jest ok. 23 osoby zagłosowały za. Stwierdzam, że przyjęliśmy protokół z obrad poprzedniej sesji. W punkcie 5 powołujemy Komisję Uchwał i Wniosków. Proszę bardzo. Bardzo proszę, pan przewodniczący Palutek. Pani radna Maciążka, czy pani radna wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. A ja mam propozycję pana starosty Chudzika, czy wyrazi zgodę na pracę w komisji? Dziękuję bardzo. Mamy dwie osoby, są propozycje. Uprzejmie proszę państwa o przegłosowanie składu Komisji Uchwał i Wniosków. Dobrze. Jeszcze Marianna. Daleko do tego Lelowa jest. Jest. 23 osoby zagłosowały za przyjęciem składu Komisji Uchwał i Wniosków. W takim razie przechodzimy do następnego punktu obrad, a jest nim przedstawienie informacji z działalności starosty i zarządu w okresie międzysesyjnym. I poproszę pana starostę Krzysztofa Smelę o przedstawienie tej informacji. Bardzo proszę, pan starosta Krzysztof Smela. Raz, o dobrze. Informacja ogólna dotycząca ważniejszych działań starosty i zarządu w okresie od 2 czerwca do 20 lipca. Tak w zasadzie to, no, proszę państwa, no, informacja jest informacją, dzieje się wiele rzeczy i tak nie wiem, czy ją przedstawię, czy skupić się na rzeczach najważniejszych. No pewnie w tym gronie nie rozstrzygniemy pewnych tematów, bo się nie da, ale ja bym się skupił na tych problemach, które nas tutaj zaczynają mocno dociskać i tak naprawdę nie widać na horyzoncie dobrych rozwiązań. Tak się składa, że dość długo pracuję w tym samorządzie, ale takiego roku to jeszcze, powiem, nie miałem. Powiem tak jeszcze o tej sytuacji związanej z Ukraińcami. Więc jeszcze są na terenie powiatu częstochowskiego 131 osób jest, ale było więcej. Powoli jakby się przyzwyczajają do tej sytuacji i część wyjeżdża na Ukrainę albo gdzieś tam zmienia miejsce. No ale dalej jesteśmy zobowiązani do zakwaterowywania, do zapewniania wyżywienia, do transportu do miejsc zakwaterowania, za zapewnienie transportu do opieki medycznej, do punktów opieki medycznej, finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego oraz zapewnienie środków czystości, higieny osobistej oraz innych produktów. Takie są zobowiązania wojewody i na dzień bieżący my je wykonujemy. Ponadto transportujemy dary i to bardziej siłami takimi społecznymi niż tą formą zorganizowaną, ponieważ okazuje się, że żadna firma nie ubezpieczy ani osoby, ani transportu na terenie objętym wojną. No ale u nas Grzegorz Dyner, wiceprzewodniczący Rady, pojechał i to już chyba trzeci raz. No i na urlopie pojechał z nim nasz kierowca Jurek Krasiński, tak jakby z własnej nieprzymuszonej woli. Ja ich tam służbowo wysłać nie mogę, bo ich nikt nie ubezpieczy, a już mieli taką sytuację, że musieli do schronu uciekać, bo tam, gdzie byli, był alarm przeciwlotniczy. Wszystko się może zdarzyć. Tą pomoc, którą otrzymaliśmy z Francji,
Ona częściowo już dotarła na Ukrainę, ale Francuzi jakby jeszcze coś tam obiecali, że jeszcze będą chcieli przyjechać. No ale też powiem tak, żeby Państwo wiedzieli, no te pobyty 8-osobowych delegacji francuskich, no to nie są za darmo, no to ich trzeba przyjąć, trzeba ich zakwaterować, jeść dać, mają jakieś tam oczekiwania. No samą społeczną aktywnością wszystkiego się nie załatwi. Są to koszty, które się gdzieś tam będą pokazywać, no i my je musimy ponosić. To są wszystko wydatki bieżące. No może by się nie chciało, ale no inaczej to jest ciężko kogokolwiek tutaj zachęcić do pomocy. Ukraińcy oczywiście mają nowe oczekiwania po przyjeździe Grzegorza Dynera. Oni oczekują samochodów. Tam jest w tej chwili praca tak zorganizowana, że każdy powiat to funkcjonuje na podstawie, czy tam przy udziale 3 urzędników, w tym komisarza wojennego. Mają 20% pensji tylko płacone. Zaczęły się pojawiać limity na paliwa, 20 litrów na tydzień. No i generalnie zaczyna być biednie. Tam jeszcze się tego tak może nie odczuwa, no ale nawet jak już w sklepach są limity, co można kupować, co nie, to widać, że te miesiące wojny już swoje robią, zresztą nie tylko tam. I gdzieś tam Grzegorz wszedł w porozumienie z jakimś przedsiębiorcą, który, oczywiście Ukraińcy chcą zapłacić za te auta w euro, no ale trzeba by im, nie wiem jak oni to zrobią, 30 samochodów z Niemiec, przecież ja im tego nie załatwię do granicy, przecież za darmo nikt nie pojedzie. To nie są proste rzeczy, a oczekiwania są, bo oni myślą, że, no, że w Polsce to też tak można. Jak u nich w niektórych przypadkach trochę jakby mniej formalnie, no ale to tak do końca ja zmusić ludzi do tego typu prac nie mogę. No zobaczymy, jak to się poukłada. Jeszcze powiem z tego wydziału tylko o komisji. 24 czerwca zakończyła działalność Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Częstochowskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej. Przebadano 572 osoby z rocznika podstawowego, 8 osób roczników starszych oraz 11 kobiet. No i ta akcja została przeprowadzona i zakończona. No, pewnie co roku tak będzie i trzeba to będzie robić, bo w tej sytuacji, która się pojawiła, no to się może okazać jeden z priorytetów. Proszę Państwa, no nie będę tu mówił o kilkudziesięciu imprezach przy Wydziale Edukacji, bo to się zaczęło toczyć. Oczywiście już teraz wiemy, mamy informację, że znowu jest COVID i znowu ludzie chorują i znowu się może coś wydarzyć. W każdym razie najważniejsza rzecz to jest nabór uczniów do szkół podstawowych na 2022-2023. No i tutaj coś drgnęło, no to można powiedzieć, że nam przybyło 90%, nawet więcej uczniów. To jest pewnie kumulacja roczników, ale to jest zadowalające, bo już nie ma takiej pustki w niektórych klasach, rocznikach. I tylko przeczytam tak, jak to wygląda. Na 18 lipca przydział kandydatów do szkół ponadpodstawowych zakwalifikowało się 188. W Kamienicy Polskiej 20. W liceum ogólnokształcącym w Koniespolu 53, w technikum w Koniespolu 54, w branżowej szkole pierwszego stopnia w Koniespolu 36. To są dobre wyniki, jeśli chodzi o nabory i z tego trzeba by być zadowolonym, że szkoły nie będą świecić pustkami. No oczywiście można by się różnych tam tematów w tych naszych szkołach czepiać. Rozmawialiśmy ostatnio z dyrektorami na zarządzie. No widać, że się wszyscy starają jak mogą, ale no z niektórymi nauczycielami sobie nie mogą poradzić i pewnie sobie nie poradzą. No niektóre zapisy chroniące no kiepskich nauczycieli, no bo jak nauczyciela można ocenić, jak nie po wynikach matur czy innych, no jak? No nie da się tego zrobić. No a wyniki matur są słabe.
Czyli niewiele się poprawiło w stosunku do tego, co było. No i tu szczególnie Złoty Potok z jednym tematem matematyki. Nauczyciel jest nieusuwalny. Jest w związkach zawodowych. No i no to boli, bo chciałoby się poprawić, a nie wychodzi. Żeby to był incydent jednoroczny, to byśmy mogli powiedzieć, no taki rocznik, ale to nie jest jednoroczny. I to takie jakby najważniejsze sprawy z tego wydziału. Oczywiście są inne, ale teraz powiem o tych naszych problemach finansowych, bo o tym trzeba wiedzieć. Nie ma dnia, żeby ktoś z radnych czy z wójtów, burmistrzów nie przychodził i no nie tylko radnych powiatowych, ale też innych radnych, innych zainteresowanych i pytać się, co z niektórymi drogami. Jakbym miał powiedzieć prawdę, to powiem, że nie wiem. I nikt w tym starostwie nie wie. Nie wiem, jak w innych starostwach. My na dzień dzisiejszy skupiamy się na zabezpieczeniu środków do realizacji Polskiego Ładu i z tym będzie ogromny problem. Bo my pieniądze dostaliśmy na bazie kosztorysów i wniosków składanych w tamtym roku i okej, wszystko, ale inwestycje idą tak w górę, że Polski Ład tego nie przewiduje, że nam będzie dopłacał te proporcje. My nie mamy wyjścia, no bo co, oddamy Polski Ład? No jak oddamy? No więc będziemy się starali nadążać za tym, cośmy dostali. Dostaliśmy na razie 7 inwestycji. Z czego tak naprawdę dwie to się jakby po naszej myśli załapały w tym dobrym okresie, czyli Kocin i Łysiec starczy. No w kopalni jest już zupełnie inna bajka. Udało nam się co prawda po wystąpieniu obniżyć jakby koszty kosztorysowe o ten kanał technologiczny czy tunel technologiczny. W tej chwili ministerstwo prawie chyba wszystkim udziela zgody na odstąpienie od budowy kanału technologicznego, bo to są drogie rzeczy. No a ustawa mówi tak, że każdy projektant musi ten kanał wpisać albo musiał wpisać. Ja nie wiem, jak teraz będą projektować, czy też będą wpisywać i znowu będziemy występować i znowu będziemy otrzymywali zgody. Tak robią wszyscy w tej chwili i my też. No i zgody, żeśmy na tą kopalnię otrzymali, żebyśmy tego kanału nie budowali, co jakby pomniejszyło koszt inwestycji. I to taki jaskrawy przykład podam, bo co dalej będzie, to mówię wprost, nie wiem. Rzadko mi się to zdarza, ale tu nikt nie wie. I koszty tej inwestycji obniżyły się, no według nas to się obniżyły o 2 miliony. No ale skończyło się, że najtańsza oferta, która gdzieś tam krążyła, no niestety nie była 6300, tylko 6700, wystartowały tylko dwie firmy. Druga oferta droższa i my w zasadzie dzisiaj, wczoraj żeśmy tu już w takim gronie, nie wycofamy się, przełkniemy tą pigułę i zapłacimy te 6700, ale to nam pochłonie połowę wolnych środków, których jest 4800, czyli jedna inwestycja zabierze 2 400 000 i zostaniemy z połową wolnych środków i tak naprawdę nie wiadomo, co z tym zrobić. Musimy kupić sól, musimy kupić węgiel i to są podstawowe jakby elementy, którymi się trzeba zająć i tak naprawdę jak na bieżącym utrzymaniu w tej chwili nam zostało 300 tysięcy, tak pani skarbnik? W drogach? 300. No to nie wiem, jak za 300 tysięcy utrzymywać tyle kilometrów dróg do końca roku. A mamy do rozegrania jeszcze Polski Ład, następne inwestycje. No to jakby zakładać, że to się będzie trzymać w granicach kosztorysu, no to fajnie, ale to tak nie będzie. To tylko liczymy, ile będzie drożej. Dlatego dzisiaj ta sesja jest, że musimy te swoje jakby wkłady finansowe zabezpieczyć, żeby ogłaszać przetargi. I jeszcze raz powtarzam, ogłaszamy przetargi tylko na inwestycje z Polskiego Ładu. I nie wiem, czy nas będzie stać na cokolwiek innego. To jest przykro mówić, ale to tak wygląda. Dzisiaj kredyt, który tam się opłacało brać przez lata, bo to chyba procenta tam nie przekraczało, a teraz jest 7, to koszty obsługi kredytu, no to i nawet nie wiemy, jak
w jakim kierunku pójść, czy w tym roku, bo w przyszłym może być drożej, czy czekać na przyszły, bo może być taniej i ile, 10, 12, 5, to jest w ogóle wróżenie jakby z fusów, bo my no żaden kredyt nam może nie pozwolić, żeby nadążyć za oczekiwaniami i za tym, co chciało się zrobić. Wczoraj też żeśmy odbyli tutaj taką debatę, jakim kluczem proponować inwestycje z poszczególnych gmin, czy do Polskiego Ładu, no czy jakby do tych pieniędzy, które sobie tam może kredyt weźmiemy. No niby każdy ma rację, bo jedni mówią, że myśmy już dawali, więc teraz nie damy. Są tacy, co dali, ale to jest może 10%, a może 5% po przetargach i też uważają, że jak dali, to trzeba by ich honorować i proponować w tym rozdaniu następnym w Polskim Ładzie. No sytuacja z drogami samorządowymi jest taka, że tam w zasadzie nie ma żadnego ruchu. No, jest ta lista rezerwowa, gdzie stary Broniszew wisi sobie na tej liście już i wisi. Nie utrzymujemy żadnych informacji. Ja nie wiem, co zrobić, czy go przesunąć do Polskiego Ładu, czy czekać, że z tej rezerwy wejdzie. O koniec polu to zapomnieć chyba z tej listy rezerwowej, bo zanim my się doczekamy, że oni z rezerwowej wjedną, to będzie nowa lista, bo tak teraz będzie i trzeba będzie składać od nowa wnioski. Nikt żadnej gwarancji nie daje, że te inwestycje nagle będą tak wycenione, że wejdą w listę podstawową, a koniec pol tym bardziej, bo jeszcze tam stary Broniszew jakoś się tam lepiej dało wycenić, bo trochę tych instytucji tam jest, które z tej drogi korzystają. No a w koniec polu jest słabo i w zasadzie puściliśmy to w Polski Ład i też przepadł. No a żyć z koniec pola nie dają, bo proszę robić. Dlatego przypomnę Państwu te inwestycje. Ja zakładam, bo mamy po sesji zarząd i podejmiemy definitywną decyzję co do kopalni. No ale po wczorajszych rozmowach wychodzi, że no jakoś musimy zacząć, bo taniej nie będzie, bo tak to będziemy stali i nie zrobimy nic. Więc będzie to kamienica polska, Skrzydlów, Mokrzesz, kościelec Mykanów i cegielnia, chodnik Mstów, cegielnia Kuchary. No i z tego wystartujemy i zobaczymy, z czym się zderzymy. Z jakimi ofertami, jak zasymulować, kredyt zaprojektować. No ale po wczorajszych, pani skarbnik nas tu nie musi pocieszać, bo ma mówić prawdę. No to naprawdę powiedziała, to ja jestem przerażony. Przeczytam Państwu tylko niektóre informacje dotyczące wzrostu cen. My to za to musimy zapłacić. No w domach się tego nie liczy. Tak? No w domach to się liczy na opłaty jakieś tam na dom i to co w sklepie i koniec. A my musimy tutaj liczyć setki ludzi i wiele instytucji. I tony opału i gazu i nośniki energii, porównanie 21-22, 282 524. Olej opałowy 3,63, 6,86. Trochę w energii cieplnej zeszło, ale to jest 8 groszy, niewiele. Węgiel między 800 zł a 1100, teraz 2,5 do 3000. W zasadzie myśmy już zdecydowali o zakupie węgla i żeśmy już rezerwy uruchomili, bo nie może tak być, żeby nasze placówki we wrześniu nie miały czym palić, bo to już by było bardzo rażące zaniedbanie i spora nieprzewidywalność. Częściowy, tak. I otrzymaliśmy z domów dziecka i z DPS-ów i z Bogumiłka ceny, jakie ponoszą na wyżywienie swoich mieszkańców. No oni to policzyli. Tak to wychodzi średnio. Drób 41%, wieprzowina 17%, pieczywo 26,5%, masło 29%, wędliny prawie 11%, sery 15,5%. To są podstawowe rzeczy, gdzie kupują na wyżywienie. No a teraz powiem Państwu, jak to w drogach wychodzi. Remonty grysem za metr kwadratowy. Było 23, 35 jest 35,66, 53%. Nakładki 61, 91, 76,2 i tak tu jest. I tak to jest w miarę jeszcze znośnie, 23. Tyle by można było może i przeżyć. Sól do zimowego utrzymania.
91% wzrost z 322 na 615 za tonę. Kupujemy. Kupujemy. No trudno, czegoś innego nie zrobimy. I teraz malowania cienkowarstwowe, grubowarstwowe. Cienkowarstwowe wzrost cen o 157%. Grubowarstwowe o 30%. Odśnieżanie i posypywanie za kilometr było 33,48, propozycje są 52,50, 56%. Paliwo do koszenia i innych robót związanych z korzystaniem z paliwa, proszę się nie zdziwić, że jak wykosimy raz, to będzie dobrze. Z 4,50 na 7,80 wzrost o 73%. My takich pieniędzy nie mamy. Nie mamy takich pieniędzy. Więc skupiamy się w przyszłym półroczu, już w obecnym, na tych stricte wydatkach bieżących, które pozwolą, żeby urząd mógł pracować. I teraz jeszcze z kredytami, my go pewnie weźmiemy, tylko WIBOR 3-miesięczny, październik 21 między 0,25 a 0,65, lipiec 22 między 7 a 7,14. Odsetki od kredytów w 21 wyniosły 346 tysięcy, a w tym roku wyniosą 1 100 000. Z uwagi na ulgi w komunikacji zastosowane wobec obywateli nie wypracujemy zaplanowanej kwoty prawie 900 tysięcy złotych. Obywatele nie muszą płacić za to, co do tej pory płacili. Stawka podatku VAT z 17 na 12% to są też dla obywateli, bo nie dla nas, nie dla podmiotów, które z tego podatku żyją. Udziały w podatku PIT. To mogłem się przejęzyczyć, ale chodzi o PIT. Przypomnę tylko, że z podatku są zwolnione osoby w wieku emerytalnym, które nie odeszły na emeryturę, kwota wolna od podatku. Jest mniejsza aktualnie, większa, czyli 30 tysięcy złotych, było 8 tysięcy. I nikt nam jeszcze do tej pory nie powiedział, czy będzie jakakolwiek rekompensata z tego tytułu. W tamtym roku była, to żeśmy ją chapnęli ochoczo, bo to było 5 milionów, ale nikt nie mówił, że będzie w następnych latach. To była taka jednorazowa. Czekamy, że być może. W tej chwili to 5 milionów to byłoby bardzo dużo. Ale to proporcjonalnie w stosunku, co było w tamtym roku, to może powinno być 15. Ale to tak nie będzie i obawiam się, że w ogóle nie będzie, o ile oczywiście jeszcze nie otrzymamy korekty wpływów z podatku PIT i nie będzie korekty w dół. Bo też tak się może zdarzyć. O takich innych tematach, czyli o pieniądzach, które przyszły i proponujemy Państwu je wprowadzić do budżetu, bo jakąś robotę trzeba prowadzić, to Pani Skarbnik powie przy przesunięciach budżetowych. W zasadzie ta dzisiejsza sesja jest też po to, żeby te przesunięcia zrobić, żeby wystartować. Dłużej czekać nie można. Ale też powiem Państwu, że pewnie zarząd dzisiaj zaproponuje następną sesję. Ona być musi 4 sierpnia. I teraz się policzmy, czy my 4 sierpnia jesteśmy w stanie zebrać większość, żeby się tam nie okazało, że się porozjeżdżamy i że sesja będzie niemożliwa do przeprowadzenia. I musimy tą następną sesję zrobić, żeby podokładać środki do tych innych inwestycji i żeby przynajmniej przetargi uruchomić. A co po przetargach? Nie wiem. A po przetargach będziemy się zastanawiać, skąd wziąć pieniądze, żeby dopłacić do tych kwot poprzetargowych. I wczoraj żeśmy sobie też wyspecyfikowali, nic się tam nowego nie pojawiło. Te drogi, które by trzeba robić, to jak się nie pomylę, to powiem z pamięci. W Kruszynie lgota mała chyba, tak? Już nie będę mówił w kilometrach, bo to w tej chwili to już jest mało ważne. W Olsztynie Bukowno. W Dąbrowie Zielonej Cielętniki. Dokumentacja wczoraj dotarła z Janowa.
Nie ma szans, żebyśmy ją uruchomili, procedurę przetargową. To są za duże pieniądze. Po prostu nawet nie potrafię sobie wyobrazić. Rozmawialiśmy również z blachownią, która się zadeklarowała, że pewne środki jest w stanie uruchomić. Na ulicę, Jasiu? Chodnik w Wyrazowie. No i do tego dochodzą takie... Aha, Mstów, tak. Mstów i tam są też pieniądze. I dochodzą takie rzeczy niby drobne, ale ludzie oczekują. Na przykład chodnik w Łochyni przez trasę od Mykanowa do w kierunku Borowna. Taka przerwa została. No niby robić. Chodnik Kuchary. Kuchary? Ale a ten drugi? No ale to też jest tam propozycja. Może w Siedlcu. Nie pamiętam, ale ty... W Siedlcu dokończyć. No dobra, przypomnę sobie za chwilę. I tak, pozostałe gminy jakby nas nie atakują, bo no, też nie mają kasy, żeby powiedzieć, dobra, daję tutaj parę milionów, robimy. Dzisiaj, aby ktoś przyniósł 10 milionów i oczekiwał, że powiat drugie tyle znajdzie, nie ma najmniejszych szans. Jakby milion przyniósł, nie ma najmniejszych szans, żebyśmy drugi dołożyli. Mamy dokumentację na parę zadań. No i pewnie jakby nam tam zeszły z tego Funduszu Dróg Samorządowych, chociaż tam 50% trzeba dopłacić, no to co było dwa lata temu i rok temu, to się to zupełnie, ja nawet nie chcę pytać, czy w gminach mają pieniądze na to, co kiedyś deklarowali, bo się zetknę ze ścianą po prostu. Tak samo jak, no jak jest tu, to jest ściana na razie. No myślę, że pani skarbnik w swoim wystąpieniu jeszcze o paru innych rzeczach powie, o których no, trudno, żebym tutaj jakby zdominował swoim wystąpieniem, ale no, to już trudno ukrywać, no naprawdę w finansach jest dramatycznie, to już nie ma się wokół czego poruszać. My się po prostu męczymy tutaj, bo nie możemy wykonywać żadnych ruchów. No nawet jeśli byśmy dostawali z tego Polskiego Ładu następne inwestycje, no to z góry trzeba zakładać, że dużo więcej trzeba tam dołożyć, niż było planowane. Ja nikogo nie obwiniam, no taki czas, no taki czas, taki żeśmy czas wdepnęli. Wiem się, że się radni denerwują, bo jeszcze w grudniu, w tamtym roku, w listopadzie, może nawet w styczniu, to żeśmy trochę inaczej na to patrzyli, ale jest tak, jak jest i trzeba się z tym liczyć, że choćbyśmy bardzo chcieli, to nie jesteśmy spełnić w stanie oczekiwań rozwojowych. Pewnie jeśli wojna na Ukrainie by się zatrzymała, no to byłoby łatwiej oddychać i coś by można było zaprognozować, ale jak mnie wczoraj podpuścili, żeby sprawdzić, czy w sklepach jest cukier, to stwierdzam, że nie ma. W Częstochowie w marketach nie ma. Byłem w dwóch, nie kupiłem. Na wsiach jeszcze jest. Za chwilę ma nie być mąki podobno, a ceny cukru mają być 7 zł. No dlatego go nie ma, no bo za chwilę ktoś wymyśli, że musi być drożej. Żeby w Polsce cukru nie było, coś mi to nie pasuje. Gdzie my go? Do Ruskich już nie eksportujemy. No to... I powiem, że się zdziwiłem, bo nie wierzyłem, ale ci, co poszli, że tak powiem, w to samo miejsce, gdzie był cukier, to tak komentowali, zgłupieli ludzie, powykupywali. Limity są już na wykupy, po 10 kilo, jak są w ogóle, więcej ci nie dadzą. Powiem, że w Mykanowie, w Wafelku, taki jest sklep, Wafelek, i pójdziesz na rodzinę, dwie osoby, jeszcze 20 kilo można wziąć. No ale żeby się za chwilę nie okazało, że to będzie w innych asortymentach, tak, bo, no ale półki, no byłem w Lidlu i w Auchan, półki w Auchan zaczynają być puste, no jest tego jakaś przyczyna, bo tak nie było. No ale my się, mówię, znajdujemy w tym miejscu, w takim czasie i musimy sobie radzić z tym, co mamy i z tymi finansami, które mieć będziemy. Płakać nie będziemy z tego powodu, ale efektów takich wow, też pewnie nie będzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu staroście za przedstawienie informacji z działalności starosty i zarządu w okresie międzysesyjnym.
W punkcie 7 mamy podjąć uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu częstochowskiego na lata 2023-2028. Materiał jest zawarty w druku numer 1. Otrzymaliście Państwo wszystkie materiały wcześniej w ustawowym terminie. Mówię tutaj o Państwu radnych. Zapytam, czy są jakieś uwagi, propozycje, zapytania w tym punkcie? Nie widzę. W takim razie uprzejmie proszę o głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu częstochowskiego na lata 2022-2028. Dziękuję bardzo. Za głosowało 22 osoby, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Stwierdzam, że Rada Powiatu w Częstochowie przyjęła uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu częstochowskiego na lata 2022-2028. W punkcie 8 podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2020 rok. Materiał zawarty jest w druku numer 2. Zapytam Państwa, czy są jakieś uwagi odnośnie tej uchwały, propozycje, pytania. Dziękuję bardzo, nie widzę chętnych. W takim razie uprzejmie proszę o głosowanie. Czekałem jeszcze na kolegę Roberta. Jest. Za głosowało 23 osoby. Stwierdzam, że przyjęliśmy uchwałę w brzmieniu przedstawionym przeze mnie, a zawartym w druku, o treści zawartej w druku numer 2. W punkcie 9 mamy podjąć uchwałę w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną panią Joanną Tekielą. Macie Państwo materiał w druku numer 3. Chciałem powiedzieć, że materiał został dogłębnie przeanalizowany przez naszych prawników, przez komisję, która jest merytoryczna, czyli Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Częstochowskiego. Krótko przeczytam uzasadnienie do tejże uchwały. Pismo z dnia 25 maja 2022 roku do Rady Powiatu Częstochowskiego wpłynął wniosek zakładu aktywności zawodowej, pisze się IAWA, podejrzewam, że się czyta JAWA przez V, podpisany między innymi przez prezes stowarzyszenia, które wymieniłem, o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Joanną Tekielą na podstawie artykułu 52, paragraf na podstawie artykułu 52 Kodeksu Pracy z powodu rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych. No i tu mamy takie wyjaśnienie, że radna Joanna Tekiela jest zatrudniona w tym zakładzie, o którym była mowa, na stanowisku kierownika, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z dnia 29 grudnia 2017 roku. Pracodawca radnej poinformował, że przyczyną zwolnienia radnej jest zawinione ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych oraz, że podstawą rozwiązania stosunku pracy z radną są zdarzenia niezwiązane z wykonywaniem mandatu radnego. Powody podane we wniosku mające stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy dotyczyły niezabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń oraz składek ZUS, ani nie zlecenia ich zapłaty. Pracodawca zarzuca, iż kierownik Joanna Tekiela nie zabezpieczyła do dnia 10 maja środków finansowych na wypłatę należnego pracownikom wynagrodzenia za miesiąc kwiecień 2022, ani nie zleciła jego wypłaty. Pani Tekiela nie zabezpieczyła także środków na zapłatę składek do ZUS za miesiąc kwiecień 2022, ani nie zleciła ich zapłaty. Pracodawca, wiedzą o tym fakcie, jak wynika z wniosku, podjął dnia 11 maja w związku z brakiem terminowego dokonania wypłat wynagrodzeń wobec pracowników tegoż zakładu pani Tekiela o braku środków nie poinformowała nikogo, w tym zarządu stowarzyszenia JAWA, nie wprowadziła żadnego planu zaradczego w tym zakresie, jak również nie podjęła żadnych czynności interwencyjnych.
Rozpatrzenie wniosku złożonego należy do właściwości Rady Powiatu Częstochowskiego. Komisja Merytoryczna Skarg Wniosku i Petycji Rady Powiatu Częstochowskiego przeprowadziła postępowanie wyjaśniające. Na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2022 roku komisja dokonała analizy okoliczności faktycznych i prawnych sprawy, w tym szczegółowo analizując wniosek pracodawcy, a także uwzględniając wyjaśnienia radnej Joanny Tekiela, złożone zarówno na piśmie, jak i ustnie na posiedzeniu komisji. Radna Joanna Tekiela na posiedzeniu komisji poinformowała, że mandat radnej powiatu częstochowskiego objęła w kwietniu 2021 roku i od tego czasu relacje z jej pracownikom pracodawcą uległy zmianie. Przykładowo, w sytuacji, kiedy zwraca się z wnioskiem o udzielenie urlopu wypoczynkowego, zgoda na urlop zostaje pozytywnie rozpatrzona. Jednakże dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu, co może udowodnić korespondencją mailową, ma zlecaną dodatkową pracę, którą musi szybko wykonać. Wcześniej przed objęciem mandatu takiej sytuacji nie było. W udzielonych wyjaśnieniach pani radna wskazała, że z jej zakresu obowiązku nigdy nie wynikało, iż ma zabezpieczyć wynagrodzenie dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej Jawań. Jest obsługiwany przez zakład ten jest obsługiwany przez zewnętrzne biuro księgowe, które zajmuje się naliczaniem wynagrodzeń. Przelewami zajmuje się pani prezes. Radna wskazała, że jako kierownik ZAZ często nie wie, jakie są kwoty tych wynagrodzeń, a od jakiegoś czasu nie ma także wglądu do list wynagrodzeń. Na podstawie tych wyjaśnień radna przedstawiła zakres czynności na zajmowanym stanowisku, z którego nie wynika, aby w zakresie obowiązków pani Tekieli znajdował się obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia oraz wypłaty ich wynagrodzeń. Okoliczności przytoczone przez radną wskazują, że wykonywanie przez pracownika mandatu radnego powiatu mogło mieć wpływ na decyzję pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Wobec powyższego przesłanki zawarte w piśmie pracodawcy, które mają stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika, należy uznać za bezpodstawne. Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Joanną Tekielą jest uzasadnione i tu mamy podpisy pana starosty Krzysztofa Smeli i pani radcy prawnej, pani Barbary Kosińskiej-Bus oraz pana sekretarza Henryka Sobel. Proszę państwa, przedstawiam państwu uzasadnienie tej uchwały. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych. W takim razie uprzejmie proszę o przegłosowanie tej uchwały, którą... Proszę? Mamy podjąć uchwałę w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Tekielą. Czyli jeżeli ktoś jest za odmową wyrażenia zgody, głosuje za. Myślę, że za. Mhm. Czyli za, głosujemy za odmową wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Joanną Tekielą. Jak ktoś ma inne zdanie, to oczywiście inaczej głosuje. Proszę państwa, wynik głosowania. 22 osoby głosowały za, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Stwierdzam, że Rada Powiatu Częstochowskiego przyjęła uchwałę w brzmieniu przedstawionym przeze mnie i który był, to już uzasadnienie i projekt tej uchwały był przedstawiony w druku numer 3. Proszę państwa, mamy punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Koniec Pol na dofinansowanie zakupu symulatora szkoleniowego wirtualne przejście dla pieszych Zebra PDP 3M, cokolwiek to znaczy. Rada Powiatu Częstochowie i będzie głosowała za tym, aby udzielić pomocy finansowej gminie Koniec Pol w wysokości 5000 zł. I w uzasadnieniu mamy tutaj informację o tym, że powiat częstochowski, mając na względzie dobrą współpracę w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego między samorządami lokalnymi reprezentowanymi przez gminy Koniec Pol, Kłomnice, Konopiska, Lelów, Mstów, Mykalów, Olsztyn, Przyrów oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, zamierza podjąć działania w doposażeniu tego ośrodka w symulator szkoleniowy wirtualne przejście dla pieszych, który przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienia świadomości niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz kompleksowego i skutecznego przygotowania do świadomego i zgodnego z zasadami uczestniczenia w ruchu drogowym. Procedurę przeprowadzi gmina koordynująca, którą jest gmina Koniec Pol.
I uprzejmie proszę o ewentualną dyskusję nad tym punktem. Proszę bardzo. Nie widzę chętnych do podjęcia dyskusji. W takim razie uprzejmie proszę o przegłosowanie. Zagłosowanie, przepraszam. No i przegłosowanie też. Mamy wynik głosowania. No, pani radna Etytka jest. Mamy wynik. 23 osoby zagłosowały za. Przy dwóch nieobecnych stwierdzam, że przyjęliśmy uchwałę w brzmieniu przedstawionym przeze mnie i zawartym w druku numer 4 z tym uzasadnieniem, który też przedstawiłem Państwu. W punkcie 11 mamy podjąć uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu częstochowskiego od dnia 1 września 2022 roku. To oczywiście robimy co roku obligatoryjnie i tutaj mamy ten materiał zawarty w druku numer 5. Chciałem zapytać Państwa radnych, czy macie Państwo jakieś uwagi, propozycje, głosy w dyskusji w sprawie tej uchwały? Dziękuję bardzo. Uprzejmie proszę o głosowanie nad zaproponowaną uchwałą przeze mnie. Proszę Państwa, mamy wynik głosowania. 23 osoby zagłosowały za. Przy dwóch osobach nieobecnych stwierdzam, że podjęliśmy uchwałę w brzmieniu przedstawionym przeze mnie, a zawartym w druku numer 5. W punkcie 12 jest informacja w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania należności mających charakter cywilno-prawny za pierwsze półrocze 2022 roku. Materiał zawarty w druku numer 6. Jeżeli Państwo macie jakieś uwagi, głosy w dyskusji, to proszę bardzo, tego materiału nie głosujemy. Nie ma tutaj chętnych do podejmowania dyskusji w tym temacie. Stwierdzam, że przyjęliśmy informację w sprawie trybu, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności mających charakter cywilnoprawny za pierwsze półrocze 2022 roku. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie 13, mianowicie jest to punkt korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym. Tutaj muszę zajrzeć sobie. Proszę Państwa, w okresie międzysesyjnym do Rady Powiatu dotarły pismo związane z uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność PZD dotyczącej przebudowy chodnika w pasie drogowej drogi powiatowej w miejscowości Ludnik Wielki. Przekazano to według właściwości do PZD. Wniosek Zakładu Aktywności Zawodowej Jawa o udostępnienie dokumentacji dotyczącej wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Joanną Tekielą. Następnie sprawozdania nadzorów wodnych za 2021 roku Radomsku, Włoszczowa, Częstowa, Kłobuc i Koniecpol. Odpowiedzi na interpelacje radnych. Te interpelacje, odpowiedzi są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznych. Mamy również projekty uchwał, informacje, wnioski i sprawozdania będące przedmiotem niższych obrad oraz oferty szkoleń, zaproszenia, zawiadomienia o sesjach rad gmin, etc., etc. Dziękuję bardzo. Tak wyglądały korespondencje Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym. I teraz jesteśmy w punkcie 14, wnioski, oświadczenia radnych i komunikaty. Proszę bardzo. Pan starosta Miażyński chciał zabrać głos. Bardzo proszę, udzielam panu głosu. Tak, jeszcze dopełniając te informacje związane z dzisiejszą sesją i ewentualnie z tą przyszłą. Dzisiaj na sesji głównymi punktami były te punkty budżetowe, zmiany w budżecie, jak i wieloletniej prognozie finansowej. I one miały związek z czterema inwestycjami. Po pierwsze, chcemy podpisać umowę już na wykonanie dźwigu
w DPS-ie w Blachownia. Tam jest wykonywany ten dźwig, etap pierwszy, od góry do parteru. W przyszłym roku zakładamy, że od parteru jeszcze będzie robione niżej, za 270 tysięcy, 151 tysięcy naszek, 118 tysięcy z PFRON-u. Druga inwestycja to budowa oczyszczalni w Turowie, dom pomocy w Turowie, 520 tysięcy, połowę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Następnie do dwóch inwestycji zabezpieczamy wkład własny inwestycji z Polskiego Ładu drogowych. Zabezpieczamy wkład własny, żeby móc organizować przetargi. To jest właśnie Kamienica Polska. Tam jest nieduży odcinek 700 metrów, jak i 8-kilometrowy odcinek z Rzeżęczyc do Krasic w połowie gmina Kłomnice, połowie gmina Mstów. Też wkład własny i przetarg na tą inwestycję będzie otwierany za cały tydzień, bo w środę przyszłego tygodnia. Ponadto w budżecie zabezpieczaliśmy też środki właśnie dodatkowe na zakup opału w szkołach i placówkach oświatowych. 280 tysięcy dla Bogumiłka, Koniec Pola i Złotego Potoku. No i teraz planujemy, ażeby, no były też 400 tysięcy dofinansowanie na podwyżki dla nauczycieli. Tutaj subwencja oświatowa. Podwyżki weszły w życie od 1 maja 4%. I teraz planujemy, chcielibyśmy, żeby ta sesja odbyła się z początkiem sierpnia, ponieważ musimy zapiąć umowę na inwestycje z Polskiego Ładu drogową w kopalni oraz wtedy będziemy wiedzieli już na pewno, jak wygląda sytuacja z drugą inwestycją drogową z Polskiego Ładu w Rzeżęczyce Krasice. Ponadto te braki, które mają drogi związane z przetargami na odśnieżanie, czyli brakujące kwoty, też musimy ich uzupełnić, zwiększyć, żeby być gotowym w okresie późno jesiennym, zimowym na odśnieżanie. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo, panie starosto, za uzupełnienie tych wszystkich informacji i te bardzo cenne wyjaśnienia, bo mieszkańcy powiatu czekają na te wszystkie informacje. Proszę państwa, ja mam jeszcze jedno zaproszenie dla państwa w imieniu starosty Krzysztofa Smyli. Zapraszam państwa na piąty festiwal, powiatowy festiwal żniwny, który odbędzie się już tradycyjnie w Lubojnie, w gminie Mykanów, 6 sierpnia 2022 roku. Początek o 15:30 i w czasie festiwalu mamy pokazy żywnie, bogaty program artystyczny, kulinarny, rękodzieło, animacje dla najmłodszych, grill, przejażdżki bryczką i wiele, wiele innych atrakcji. A o 19:00 mamy zabawę z zespołem Alpex. Bądźmy razem. Zapraszam. Pan starosta Krzysztof Smela, starosta częstochowski. Zapytam państwa, czy macie jeszcze jakieś wnioski, oświadczenia, komunikaty? Dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych. W takim razie zamykam obrady 38. sesji Rady Powiatu w Częstochowie. Dziękuję bardzo.